No dzień dobry, kłonią się, jestem, no. No przyjechałem, no ja mnie nie przyjechałem. Dzwonił, wypalił od 10 na wieczór do Piersy, chyba ze 16 razy, sorry. I dzisiaj bucymy telefon od 5 rano, chyba z 80 razy. Rość się dzwoni, wiadomo, że przyjadę, to przyjadę. Cóż się stało takiego? Gdzie schody ja myloli, to pani odebrała, podobało się pani. No chłop nie może być, no to co ja chłopie poradzę, chłop nie może być, przyjechał z Anglii, nie? No. Goda, ale pani. My z młodym nie mamy problemu. Pani się też wylatywała, suki nie skojno cepała. No nie było problemu żadnego. A co ja pani poradzę za chłopu, panu, pani takie racie porosły wielkie. Nie mogę się mieścić. Nie było miejsca innych schodów zrobić. Zgodałem pani. Zgodziła się pani, teraz pretensje jakie. No nic innego tu nie poradzę. Jedynie jako barieleckę z żebrówki wyspawą i tyle, żeby się trzymał. I boczkiem jako będzie wychodził. No cóż zrobimy, nie? Do się stopni posadzić, bo gdzie do ściany wleziemy? No. Ale to będzie kosztować. Będzie. No mam swój drut, ale i ta spawanie, elektrody. Robota włoska. Wszystko za 850 i tyle. Mogę wyspawać to wieczorem z młodym pani, no. Jutro się tu powierci dziurki i fuknie się na pianie i będzie trzymać. No i tyle, no. Później się, kiedy będzie płytka mykuńcy. Nic więcej pani nie mogę poradzić. No. Inne sztuki się tu nie da wymyślić. No. Wysło tak jak wysło, inaczej nie dało się rady zrobić. I tyle. No. Będzie tak? No. A chłop niech nie pije. Bo jak począł to by ta wysył. Nie se nawiózł z jakiego machmolu tam z tej Anglii, z tego typu. Tam są takie tańce o parę funtów. I wsadzi i nie może wyjść. Będzie nazykał, że jedzą schody złe zrobić. Jak będzie bucał, to w ogóle ty nawet nie wyspał z tych zjabrówki, ty barieleckich, pewnie mu pani tak powie. No, do widzenia. I nie dzwonić, bo myślałem, że mi się telefon spoli.